Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Niemcy na terytorium Polski w czasie II wojny światowej wymordowali miliony Polaków. Dzisiaj, używając określenia polskie obozy koncentracyjne, plują na naszą historię, plują na te osoby, które zginęły w tych obozach koncentracyjnych. Widzimy codziennie, jak Niemcy wybielają swoją historię, jak stają się mitycznymi nazistami. Grupa niezależnych twórców postanowiła nakręcić film dokumentalny na temat German Death Camps. Film ten będzie skierowany głównie do widzów z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Powstanie w języku angielskim, niemieckim oraz polskim. Będzie to ukazanie tego, jak Niemcy stworzyli tą całą wielką machinę śmierci i jak później próbowali się wybielać w oczach całego świata. Największym problemem przy powstawaniu tego typu filmów są zawsze fundusze. Dlatego twórcy uruchomili na portalu zrzutka.pl zbiórkę pieniędzy. Aktualnie zebrano już około 23 tysięcy złotych. Zachęcam Was do wpłat. Wszelkich informacji możecie szukać w linkach, które zamieszczam w opisie filmu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i liczę na Waszą hojność, ponieważ jeśli my, Polacy, nie weźmiemy w swoje ręce odkłamywania historii, no to kto to za nas zrobi? Niedługo, za 100 lat, ludzie nie będą mówić o tym, że Niemcy wymordowali miliony Żydów, miliony Polaków, tylko jacyś mityczni naziści bądź nawet Polacy.